Wieża z wody i innych płynów, które każdy znajdzie w swoim domu? W sumie czemu nie? Dzisiaj spróbujemy wykonać sobie właśnie taką wieżę. Dla tych, którzy choć troszeczkę zaznajomieni są z prawami fizyki, nie powinno to stanowić problemu. Z kolei dla tych z Was, którzy z fizyką są nieco na bakier, również nie będzie to problematyczne, o ile obejrzycie nasz film do końca. Zapraszam! Na co dzień, używając mleka, płynu do naczyń czy oleju roślinnego, nie zastanawiamy się za bardzo, jaka jest gęstość tychże płynów. Dzisiaj natomiast ta wiedza będzie nam niezbędna do przeprowadzenia naszego doświadczenia. Oczywiście naszą wieżę musimy w czymś ulokować. W tym celu musimy wykorzystać jakieś wąskie naczynie. Ja wykorzystam sobie ten oto cylinder miarowy. Wy natomiast, jeśli nie posiadacie tego typu naczynia, możecie wykorzystać zwykły słoik, szklankę czy jakiś przezroczysty flakon. Żeby wprowadzić cieczę do naszego naczynia, będziemy potrzebować kilku narzędzi. Ja wykorzystam w tym celu taką oto strzykawkę, pipetę, no i oczywiście potrzebujemy jakichś składników. O jakich cieczach mowa? Ja dzisiaj wykorzystam miód, glicerynę, mleko, płyn do naczyń, wodę, która w tym przypadku jest zabarwiona zwykłym barwnikiem spożywczym, który możecie nabyć w sklepach, olej roślinny oraz alkohol etylowy o wysokim stężeniu. Jak myślicie, czy nasze substancje można wprowadzać losowo? Jaki będzie efekt, jeśli tak zrobimy? Spróbujmy się o tym przekonać. Wykorzystam w tym celu małą probówkę i wprowadzę najpierw troszeczkę oleju, a następnie wlejemy sobie troszeczkę mleka. I co się dzieje? Jak widzicie, kolejność naszych cieczy troszeczkę uległa zmianie. Olej został wyparty na powierzchnię, a mleko osadziło się na dnie. Przez co nasza, w cudzysłowie, wieża wygląda no nieco mało atrakcyjnie. Dlatego, żeby nie nastąpiła taka sytuacja w naszej ostatecznej wieży, musimy ustalić pewną kolejność. I będzie ona zależna od gęstości danych substancji. Dlatego będziemy postępować zgodnie z niniejszą tabelą, która powinna pojawić się właśnie na ekranie. Teraz już wiemy, która z substancji ma największą gęstość, a która najmniejszą. I właśnie w takiej kolejności będziemy nalewać je do naszego naczynia. Od substancji o największej gęstości do substancji o najmniejszej. No dobrze, najpierw mamy miód. Miód z racji tego, że no jak z pierwszą warstwą, także przy nim nie musimy być jakoś super ostrożni. Natomiast od razu chciałbym wspomnieć, że przy wprowadzaniu kolejnych warstw należy być bardzo, ale to bardzo ostrożnym, z tego względu, że jeśli zbyt gwałtownie wlejemy daną ciecz, może ona się nieco wymieszać, przez co cały efekt no, legnie w gruzach. Dlatego wymagana jest bardzo duża cierpliwość przy wykonywaniu tego doświadczenia. Pamiętajcie, żeby po wprowadzeniu każdej warstwy przepłukać nieco strzykawkę, żeby te substancje się nie wymieszały. Wystarczy zwykła woda i energicznie wcisnąć tłok. I już mamy czystą strzykawkę. Ok, czas na glicerynę. I delikatnie po ściance. Oj. Trzy warstwy już za nami, ale najgorsze dopiero przed nami, ponieważ różnica w gęstości pomiędzy płynem do naczyń a mlekiem jest stosunkowo niewielka, dlatego istnieje bardzo duże ryzyko, że te dwie warstwy nam się troszeczkę przemieszają. Dlatego też trzeba być niezmiernie ostrożnym i przejść do bardziej specjalistycznych i dokładnych narzędzi w postaci na przykład właśnie pipety. No to co? Do dzieła. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pipeta chyba jednak nie zda egzaminu, a że nie mam nic tutaj dokładniejszego niż strzykawka, a bardziej wszechstronnego niż pipeta, no to chyba powrócę jednak do tej strzykawki. Zobaczymy, co się stanie. Nie jedź tak szybko! No, to widzimy się za dwa dni. Okej, warstwę z płynem mamy już za sobą. Wyszło prawie dobrze. Jak widać, troszeczkę nam się przemieszały te warstwy, ale po upływie pewnego czasu powinna ta granica się nieco wyrównać.
teraz czas więc na warstwę wody. Tutaj faktycznie już wykorzystamy pipetę, powinna spełnić swoje zadanie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że szybciej niż w przypadku poprzednich warstw. O, super, widać, że warstwa się robi na powierzchni. Woda nalana, tak więc najcięższe warstwy już za nami. Dwie następne powinny pójść już z górki, dlatego chyba posłużę się już strzykawką. Następny w kolejności idzie olej. Wykorzystane przez nas ciecze różnią się od siebie gęstością, co pozwoliło na nalanie ich do naczynia w taki sposób, aby każda tworzyła oddzielną warstwę, jak na załączonym obrazku. Sami również możecie przygotować tego typu wieże. Musicie jednak pamiętać, żeby wlewać ciecze, zaczynając od tej o największej gęstości, a kończąc na tej o najmniejszej. Może uda Wam się wykorzystać w tym celu jakieś inne płyny, które znajdziecie w swoim domu. Ciekawe, jak zachowałby się na przykład syrop klonowy albo napój gazowany? Eksperymentujcie i dajcie znać w komentarzach, ile poziomów wieży udało Wam się stworzyć. Zdjęcia swoich wież wrzucajcie na Instagrama, dodając hashtag Kogiteon, hashtag naukowiej. Zaglądajcie też na naszego Facebooka i bloga, gdzie znajdziecie garść naukowych informacji. A jeśli chcecie zobaczyć więcej pomysłów na ciekawe doświadczenia, zapraszam do oglądania innych naszych filmów. Cześć!